Piłkarze ręczni Szczypiorniaka, Gorzyce Wielkie niczym taran przeszli przez trzecią ligę, przez drugą ligę i wywalczyli upragniony awans do pierwszej ligi w tym zakończonym, przerwanym przedwcześnie przez pandemię koronawirusa sezonie. No i teraz pojawia się podstawowe pytanie, czy Szczypiorniak, Gorzyce Wielkie zagra w pierwszej lidze, w tej wymarzonej pierwszej lidze. I z tym pytaniem zwracam się do Pawła Dudkiewicza, jednego z założycieli tego klubu, a o na co dzień grającego trenera Szczypiorniaka. Witam cię serdecznie, Paweł. Witam serdecznie. No ciężkie pytanie na sam początek zadałeś. Też mieliśmy... Ale chyba takie podstawowe właśnie, no czy zagracie w pierwszej lidze, bo a prawo gry wywalczyliście sportowo na boisku. Tak, jest to ciężki orzech do zgryzienia teraz. Na całe szczęście dostaliśmy duże wsparcie z gminy, może duże, no w każdym razie wsparcie, które starczy nam na to, żeby w tej pierwszej lidze ruszyć, opłacić wszystkie wymagania Związku Piłki Ręcznej w Polsce. No na ten moment będziemy tak jak w poprzednich sezonach grać za darmo. Cały skład się zgodził na to, żebyśmy do momentu, kiedy nie uda się pozyskać pieniędzy od sponsorów, żeby to wyglądało jak w poprzednich sezonach, dlatego jest nam dużo łatwiej na to. Ale chyba tak naprawdę te rozmowy ze sponsorami też nie są łatwe w obecnych czasach. No nie są łatwe, z większością sponsorów jeszcze nawet nie rozmawialiśmy, znam grupę w tej sytuacji jechać, bo wiemy, że mają swoje problemy. Na ten moment uzbroiliśmy się w cierpliwość, czekamy, za chwilę ruszymy dopiero do nich z podziękowaniami za poprzedni sezon, bo w dużej mierze to jest ich zasługa, że tą drugą ligę wygraliśmy, że w ogóle mogliśmy w niej wystartować i w trakcie podziękowań będziemy, myślę, podejmować temat nowego sezonu. Ten sezon przerwany tak nie natychmiastowo z uwagi na pandemię i tak naprawdę decyzją, można powiedzieć, ZPRP dowiedzieliście się o awansie. To troszeczkę tak nie smakowało jak powinno, gdyby ten awans był wywalczony stricte na boisku w którymś tam kolejnym meczu. No właśnie nie smakowało wcale, można powiedzieć. No, na dobrą sprawę Związek na początku chciał podjąć decyzję w ogóle o braku awansu do tej pierwszej ligi. To wydaje mi się, że w ogóle byłoby dla nas krzywdzące. Tym bardziej, że mieliśmy znaczącą przewagę i wydaje mi się, że dowieźliśmy ją do końca. Wiadomo, dużo bardziej by nas cieszyło zdobycie tego na parkiecie. Ale planujecie jakąś fetę, jakąś radość z kibicami już po tym czasie pandemii, kiedy już będzie można organizować większe zgromadzenia ludzi? No, na pewno o czymś takim marzyliśmy. No, no, na ten moment chcemy podziękować z bratem chłopakom, tak przede wszystkim, z którymi się w najbliższym czasie spotkamy na zakończeniu sezonu, planujemy coś takiego. Z kibicami no, miało wyglądać to wszystko w sierpniu, już przywitanie nowego zespołu na pierwszej lidze, miały być największe dożynki gminne w Gorzycach. W tej sytuacji się może nie odbędą, prawdopodobnie się nie odbędą w ogóle te dożynki. I miało tam być to takie podziękowanie, jakie przywitanie zespołu na parkietach pierwszoligowych. Brakuje takiej tej wisienki na torcie, bo to jest chyba też clou sportu. Ta radość, sukces, takie spełnienie po wywalczeniu upragnionego celu. No jasne, no liczyliśmy, że pojedziemy z kibicami na ostatni mecz do Kątów Wrocławskich, które do końca również walczyły tam o czołowe lokaty i zakończymy tam awansem i będziemy świętować ten awans. Niestety no, nie udało się to do końca tak, byśmy chcieli. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie na to czas. A teraz wróciliście do treningów po tej przerwie? Mieliśmy w ogóle nie wracać. No, Krzysztof stwierdził, że on się przygotowuje stopniowo już do nowego sezonu po swojemu. Ja już praktycznie też nie mogłem usiedzieć w miejscu, dostawałem SMS-y, wiadomości od chłopaków, że może ruszymy, że może Orlik, że może pogramy w piłkę. No i faktycznie ruszyliśmy, można powiedzieć, w pełnym składzie, to trening 12-13 osób, no nie może nazwać tego treningiem, po prostu chcemy się ruszać sami dla siebie, jak to powiedzieli, no mają dosyć siedzenia w domu, brak ruchu im doskwierał, no i ruszamy się. Macie jakieś informacje na temat, kiedy może wystartować ten sezon? Jak będą wyglądały do niego przygotowania? Najgorsze jest to, że związek milczy. Liczymy na to, że normalnie ruszy we wrześniu, jeśli te baraże Ostrowi odbyłyby się na przełomie połowy czerwca, może czerwiec, lipiec, no to wydaje mi się, że na spokojnie te rozgrywki powinny we wrześniu ruszyć. Mamy informację jedynie o koszykówce, tak, że ma bodajże koniec lipca ruszyć.
I wydaje mi się, że wtedy władze ZPRP również będą dążyły, żeby najpóźniej ta liga we wrześniu wystartowała zgodnie z planem. No właśnie, tak naprawdę skład coś się zmieni po awansie, czy gracie tym swoim żelaznym składem, który wywalczył awans, bo przecież macie doświadczenie pierwszoligowe, wielu zawodników nawet wyższej ligi gra u was. Tak naprawdę dla was to byliście Beniaminkiem też tylko z nazwy w drugiej lidze, w pierwszej lidze też chyba sobie poradzicie, bo przecież kilkanaście lat spędzonych na tych parkietach. Wydaje mi się, że tak, że damy sobie radę, żeby się spokojnie utrzymać w tej pierwszej lidze. Pod koniec sezonu doszło kilku młodych zawodników, którzy wydaje mi się ograją się z przebiegiem sezonu i na drugą rundę dużo nam mogą pomóc. Na pewno chcieliśmy jakieś wzmocnienie tej sytuacji, będzie z innymi klubami, może się okazać, że za chwilę pierwsza liga nie będzie miała 14 drużyn czy 12, a będzie miała na przykład 8. Tak? No nie wiemy, jak wygląda sytuacja innych klubów. W Polsce będą na mniejszy problem, no bo my się bawimy, tak? Nie potrzebujemy takich finansów, ale jak w innych klubach płacili, niekoniecznie zawodnicy się zgodzą na obcinanie tych pieniędzy. No, my chcieliśmy te transfery zrobić, zaczną z nami na pewno trenować nowi zawodnicy, ale wracają po kontuzji, nie chcę na razie wybiegać w przyszłość. Zobaczymy, jak te kontuzje się zaleczą i za miesiąc, dwa będziemy wiedzieć, czy będą z nami grać w nowym sezonie. To co, najpierw przede wszystkim życzę wam, żebyście się nacieszyli tym sukcesem, żebyśmy doczekali tych czasów, że będziecie mogli zrobić taką fetę z prawdziwego zdarzenia dla tych wspaniałych kibiców w Gorzycach, którzy naprawdę tworzyli kapitalną atmosferę na waszych meczach drugoligowych, wcześniej trzecioligowych, a teraz jestem przekonany, że jeśli będą mogli wejść na pierwszą ligę, również stworzą taką atmosferę. No mam nadzieję, trzeba im podziękować, bo tak jak mówiłem od początku sezonu, już od samego powstania klubu, no gramy dla kibiców, tak? Nas cieszy to, że są pełne trybuny, że przychodzą, wspierają nas. I to nam zastępowało braki innych rzeczy. I liczymy, że tak będzie w nowym sezonie, że jakoś z tymi kibicami się spotkamy. No miało być to spotkanie, no zobaczymy. Może odblokują wszystko i faktycznie się to odbędzie. No jeszcze nie zapominajmy, jak je wszystko idzie w dobrym kierunku. Koniec sierpnia odbędzie się u nas turniej Wójta, który jest co roku. Może tam będzie okazja na świętowanie awansu do pierwszej ligi. Tego serdecznie życzę i dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, pozdrawia Paweł Dudkiewicz, grający trener Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie, który wywalczył awans do upragnionej pierwszej ligi. Dziękuję bardzo.